O, i teraz musi wyjechać. No i stopa. Witajcie. No, jedziemy. Rękawiczki są. Korona siedzi jak na razie. Jedziemy w pole. Zastanawiam się tylko, kiedy siać tą gorczycę. Bo dzisiaj jest ciepło, jutro też, a od przyszłego tygodnia ma trochę ochłodzić się. No i stopa. Słuchajcie, lekko co tu pojeździłem, grząsko tutaj. O, się zakopał. Jeżeli teraz nie wyjadę, bo podłożyłem tutaj patyk tam z tamtej strony też jakiegoś kamienia rudę, to odczepię bronę i wyjadę w ten sposób. Zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo tutaj. Brona wysoko. Cholera, ona trzyma tą. Muszę zdjąć chyba ją. Zobaczcie, jaki fajny dołek. Dobra, ściągamy bronę, bo nie da rady inaczej. Nie wyjadę. Nie wiadomo tylko, jak ja ją potem zaczepię. Linki nie mam, żebym sobie ją przyciągnął. Ale jazda. Najlepiej to by się zdało. No bo ona siada, no. Trzeba ją położyć i zdjąć. Dobra, siadła. Tu ją poluzujemy. O, dobra, tu już jest luźna. O. 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 I teraz musi wyjechać. O, żeś ty. No bo nie ma wyjścia, no.
Trochę to muszę przesypać tu tam tym dziadostwem. Żeby taka była lekka górka. Ale bagno, no. Słuchajcie, a propos tego bagna, to co robić? Osuszyć to i ewentualnie stracić wodę, bo jak będzie susza, no to co ja tu zrobię? Jak chodzi mi o jakie osuszanie, o takie osuszanie rowów, wykopać je, pogłębić. Czy co? No zobaczmy. No wyleź, wyszedł. Ale teraz jak bronę. Tym to się urwie. Ale spróbujemy. Trzeba będzie to zaczepić może z jednej strony. Taki gówniany łańcuszek to se można. Ale zobaczymy. Wątpię, żeby to utrzymało takie wadziewie. A jak nie utrzyma, to muszę jechać po linkę. O kurwa. Patrzcie, jeszcze poślizgnąłem się. Ale nic się nie stało. Bo to błoto takie. Zewsząd. A wiecie, dlaczego się poślizgnąłem? Bo szedłem przodem, a z maszyn nigdy się nie schodzi przodem. I dało radę.
No właśnie. O, to jest prawidłowe schodzenie. Czyli co? Trzeba o tym pamiętać. Na biegu go zostawiłem, żeby mi nie odjechał. Ale i odjechał. O, jedno. Powiem wam, wiecie co? Gorąco jest. Ciekawe dlaczego. Nie. No i tak, i dlatego potrzebnych jest dwóch zawsze. Teraz się nawet nie chce dojechać tutaj. Nigdy w życiu tego. To trzeba najpierw podnieść. Tak na dwóch. Zaczepach. A to tutaj wadzi. Wadzi. To poszło całkiem tam, więc nie sięgnie to na pewno. Yeah.
no trzeba to odkręcić, odczepić. Tak będę 100 razy wsiadał i wysiadał, no. Dwóch musi być, no nie ma bata. A ja się upieram, że sam. No bo nie mam z kim. No tam, powiem wam, że miałem już trochę dość. Przyszedłem tutaj na górkę. Tu mam dosyć ładnie ziemię uprawioną, przygotowaną, taki kawałek. Także tu będzie łatwiej. Jednakowoż bronujemy. Się drzewo też wywaliło, czy co? Trzeba to posprzątać. Thank you.
jeszcze muszę trochę posprzątać. Rębak będzie miał co robić. Ale najpierw to skależuję. Ten kawałek, ten zaraz skończymy, przeniosę się tu, tylko te gałęzie mi przeszkadzają, będę musiał je pozbierać. Drzewo ścięli, słuchajcie, to co było, pozabierali grube, a śmieci mi zostawili, ja nie wiem. Chyba muszę nas zadzwonić do leśniczego, żeby coś tu zrobić. Prawdziwe paliwo, co? Jury jest jeszcze. Można robić dalej. No to jedziemy teraz ten kawałek. Mam nadzieję, że bateria wytrzyma. Ty kurna znowu. No jeszcze ta. Thank you.
tu nie chce wyjść. No i przez to spada cholerstwo. O, jeszcze tu. Jakby było mało. I to obydwie. Dobra, nie chcę tak jeździć, to będzie jeździć inaczej. To będzie tak jeździć. I ta to samo. Zagapiłem.
tam jeszcze. No nie wytrzymam tego. Niech to wszystkie psy pi...